Dzień dobry, bardzo, bardzo serdecznie witam z Nowosądeckiej Małej Galerii. No niestety, z uwagi na sytuację, spotykamy się z Państwem online, czyli niestety przez mały ekranik monitora. Przede wszystkim bardzo witam Pana Profesora. Pan Profesor Mieczysław Wasilewski jest przed nami na ekranie. Oczywiście... Tak jest. W Małej Galerii trwa 28. Mały Festiwal Form Artystycznych i oczywiście dzisiaj otwieramy w taki zdalny sposób wystawę znakomitego plakatu. Profesor Wasilewski prezentuje Polską Szkołę Plakatu. Ukończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych w pracowni Henryka Tomaszewskiego, czyli postaci, która właśnie zapoczątkowała Polską Szkołę Plakatu. Profesor jest absolwentem tej uczelni, ale teraz również profesorem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Europejskiej Akademii Sztuki. Oczywiście ma w swoim dorobku niezliczone ilości zrealizowanych wystaw, pokazów. Oprócz tego był wykładowcą uczelni w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Także jest postacią reprezentacyjną w sensie i Polskiej Szkoły Plakatu i osobą, która prezentuje najlepszy światowy plakat. I cieszę się, że przyjął zaproszenie do Małej Galerii, do Nowego Sącza i że możemy obejrzeć zestaw plakatów wybranych przez profesora, które będziemy prezentować przez 2 tygodnie w Małej Galerii. Ja tradycyjnie poproszę o komentarz profesora Andrzeja Szarka, a potem poprosimy pana profesora. Dziękuję. Proszę Państwa, przy takiej okazji jest, to jest zawsze taki moment, w którym należy powiedzieć głośno o plakacie światowym i o plakacie polskim, o kondycji sztuki generalnie. Wystawa, którą prezentujemy tu w Małej Galerii pana profesora Wasilewskiego jest w zasadzie sygnałem, miejscem, światem, który gdzieś będzie omawiany w przeciągu jeszcze wielu, wielu lat z powodu tego, że świat jednak w sztuce, a w plakacie również cofa się, albo bym powiedział, idzie w kierunku nie wiem, jakiejś szerokiej publiczności, która może nawet nie rozumie tego, co to znaczy skrót myślowy, co to jest poezja, co w gruncie rzeczy to jest sztuka na ulicy. Plakat, który reprezentuje pan profesor Wasilewski, to jest w zasadzie jest to właśnie opowieść o tym prawdziwym świecie, który organizuje się wokół właśnie skrótu myślowego, jak powiedziałem. Wokół poezji, wokół tej literatury, która ma znamiona najwyższej klasy. W zasadzie te plakaty prowokują do tego, żeby równać do wyższego, żeby ci, którzy staną przed tym plakatem na ulicy czy w galerii sztuki, żeby uruchomili swój umysł, ponieważ w plakacie jest więcej często informacji niż w samym kinie czy w teatrze. A więc autor musi w jednym geście uruchomić cały system filozofii, psychologii, który gdzieś funkcjonuje w obszarze, który jest plakatowany. Także ja mogę tylko gratulować, że w Szkole Polskiego Plakatu znajdują się tu właśnie tacy przedstawiciele, którzy właśnie proponują równanie do wyższego nam wszystkim. I za to właściwie, panie profesorze, dziękuję serdecznie, bo ta wystawa jest dla nas
jest dla nas ucztą, niezwykle ważną ucztą trwającą w czasie właśnie małego, 28 małego festiwalu Forum Artystycznych. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani Alicjo, dzień dobry panie Andrzeju. I chcę podziękować przede wszystkim za zaproszenie na taką miłą okazję, jaką jest możliwość zrobienia tej wystawy u państwa w Nowym Sączu, gdzie jak usłyszałem od mojego przyjaciela Lecha Majewskiego, panuje zawsze miła atmosfera i taka bardziej familijna niż w takich oficjalnych warszawskich galeriach. I dlatego ja jestem troszeczkę unieszczęśliwiony, że nie mogę z wami się spotkać na żywo, a tylko za pośrednictwem niestety tych internetowych przestrzeni. Niemniej mam nadzieję, że nawet przy tej okazji i patrząc na wasze twarze w maseczkach, jestem świadom, że spotykamy się z tej okazji i być może to również stanie się przyczyną tego, że kiedyś będę musiał zawitać osobiście. Ja obejrzałem to, co powiesiliście państwo na ścianach waszej galerii i zobaczyłem to po raz pierwszy, ponieważ wybór należał do mojego syna, który się bardziej zna na tych operacjach internetowych. I w końcu to on wybrał z tych rzeczy, które ja w nadmiarze tam gdzieś zasugerowałem, ale to, co widzę, jestem w pełni content, że akurat te moje produkcje wiszą u państwa. A robię te plakaty od 50 z górą lat, tak jak mówił tu pan Andrzej, trzymając tradycję pracowni mojej, gdzie razem z mistrzem Henrykiem Tomaszewskim pracowaliśmy przez 15 lat na ASP Warszawskiej, a później jak on przyszedł na emeryturę, ja kontynuowałem tę działkę plakatu i tak trwa to do dzisiaj. A w międzyczasie, tak jak pani tutaj Alicja powiedziała, gdzieś wymądrzałem się na różnych forach akademickich, nie tylko w kraju, ale i na obu półkulach. Gdzieś niosąc tą chorągię skrótu myślowego, jak pan Andrzej tutaj słusznie powiedział, takiego aforyzmu wizualnego, tak jak u Stanisława Jerzego Leca lub u japońskich mistrzów haiku. I to ten język skrótu przyświeca mi od czasu, jak byłem jeszcze studentem w latach 60. u Henryka. I tak to trwa do dzisiaj, gdzie może przy pomocy tradycyjnych środków, jakim jest gest malarski, graficzny, pod nieobecność programów komputerowych, staram się sprzedać ten towar, jakim jest komentarz wizualny, czy to będzie seans filmowy, czy to będzie jakaś sceniczna adaptacja teatralna, albo jakieś inne wydarzenia artystyczne. I to trzeba jakoś skutecznie zawrzeć w skrócie, co wydaje mi się, mam nadzieję, że mi się udawało dotychczas, ponieważ trzeba było się pilnować przed audytorium studentów, którzy patrzą staremu Zgredowi na ręce i na te jego poczynania, kiedy sam musztruje ich w tej materii, więc nie może gdzieś odstawać, lecz świecić przykładem dla młodego pokolenia, które dzisiaj
operuje znacznie bogatszym arsenałem środków. Niemniej to nie środki te techniczne stanowią o sile, lecz zawartość intelektualna danej propozycji graficzno-malarskiej po to, żeby być w kontakcie ze współczesnością i żeby być gdzieś nosicielem tych elementów, które stanowią i stanowiły o sile Polskiej Szkoły Plakatu. Tak gdzieś tytułem wstępu, a jednocześnie chciałbym zakończyć tym, że być może mi się uda do Państwa zawitać, chociaż słaba szansa na to jest. Musiałbym przede wszystkim założyć maseczkę i czego współczuję Państwu teraz, jak się gapimy na siebie, a ja tutaj samotnie mogę mówić z otwartą przyłbicą i te frazesy na temat plakatu wygłaszać z odkrytą gębą, jak mówił mistrz Witold Gombrą. To by było na tyle. Dziękuję Państwu raz jeszcze za gościnę i życzę przede wszystkim Wam i sobie zdrowia tego na dziś i tego na jutro. Dziękujemy. Panie profesorze, ściana w małej galerii wypełniona nazwiskami i również i Pana przyjaciół czeka na Pana przyjazd. Zerknąłem przez chwilę, tak. Dokładnie, i tam miejsce jest przygotowane i czekamy. Jeżeli czas będzie łaskawy, to po prostu się umówimy na spotkanie, może ze studentami tutaj w małej galerii z nami, z odbiorcami sztuki, którzy tutaj w małej galerii przebywają, przychodzą, i to będzie dla nas kolejna wspaniała uczta. Także zapraszamy już. Dziękuję serdecznie i oby się to udało. No zobaczymy. Prędzej czy później na pewno naskrobię coś na tej pięknej ścianie, która pomieściła tyle wspaniałości tam z tymi ich rękoczynami i autografami. Dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz dziękuję i jeszcze uprzedzę, że czekać będzie na Pana tutaj i miła atmosfera tego miejsca i taka symboliczna pamiątka udziału w 28. Małym Festiwalu Form Artystycznych. No i wiele, wiele radości z naszej strony i myślę tych, którzy będą chcieli się z Panem Profesorem osobiście spotkać i już może bez maseczek pouśmiechać się do siebie normalnie. Dużo zdrowia, Panie Profesorze, dużo szczęścia i powodzenia twórczego ciągle i osobistego. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie, Pani Alicjo i Pani Andrzeju. Uchylę kapelusza i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, hej.